Witam, tak jak obiecałem. Właśnie dzisiaj nagrywam kolejny odcinek. Ale nie z Minecrafta, ale z World of Tanks. Gra składa się o czołgach i wiele innych. Niestety to nie reklamowane, bo jestem zbyt małym youtuberem. Okej. W pierwszym odcinku z WOTA będziemy grali trzema pojazdami. Czyli Polakami. Wszystkimi Polakami, które posiadam. Zaczniemy od 4 PP. Później będzie TKS. A na koniec coś małego. 60 TP. No to zacznijmy. A podczas bitwy będę mówił wam, jak się gra. To nie, poradnik rzuci. A na razie nie, będę wyjaśniał swoim tempem. Tutaj pokazywane są ponad 5 kategorii czołgów. Czołgi ciężkie. Mają najwięcej pancerza, są zwykle wolne i one atakują się nawzajem. Ściana na ścianę. Czołgi średnie są szybsze, szybciej zasuwają od ciężkich, ale nie tak szybko jak lekkie. Mają mniejszy pancerz, ale posiadają. Czołgi lekkie nie posiadają pancerza, są turbo szybkie. No i armatę taką do dupy mają. Zwykle. Niszczyciele czołgu. Moja ulubiona klasa, że czołgani ciężkini, ale mają pancerz, to zależy, szybkość też zależy. O, ja walę. A i artylerię. Artylerię to chyba później. Ale taktyczne. No, teraz od razu lepiej. No to 4 TP. Pierwsza do 10 czołgów. Pierwszy poziom. Polskiej linii Polaków. No to ten Polak posiada magazynek. Penetracje. Dobra, ile? 11? Myślałem, że 12, ale okej. Okay. Penetracja powinna wystarczyć. Bo to są pierwsze kiedy. Jeśli to już będzie nowy, to będzie zaczynał od tych pierwszego poziomu. Spokojnie. Są za darmo. Te czołgi. Przynajmniej te pierwszego poziomu. Później się płaci. Kupuje się za kredyty. Taką walutę w WOTcie. Ale... A później wyjaśnię dalej. Na razie to będę grał. Chiptam się jakby co typ celowania się włącza. A teraz ładuję swój magazynek i atakuję dalej. O, ale demek. A teraz biejemy. Nie no, ale jak na ten poziom, jak na ten pierwszy kiel, to nie, ale dużo demeńca robię. Dużo odleżeń. No, ale niestety 4 TP nie posiada pancerza. No cóż. Teraz przechodzimy na następny poziom. I na Lenium czołg. Drugiego poziomu, TKS. To jest czołg Lenium. A teraz wyjaśniam, o co chodzi z Lenium. Od... Lenium zwykle daje wam bonus do zarabiania tej waluty. To się nazywa kredyty. Daj wam
chyba 2 larzy. Coś tam 2 larzy więcej zarabiacie. Expa też więcej dostajecie, ale to i co w deniu, więc nie ma następnej ewolucji. To trzeba kupić inne czołgi w deniu. Nie da się ich zmieniać pod expę. Nie da się zdobyć kolejnego poziomu. Tak nie jest, to i czołg w deniu. I zwykle czołgi w deniu są lepsze od zwykłych. Jakby co. I ten czołg zdobyłem chyba podczas misji, kiedy dodali ponad pierwszy raz polską linię. I ten czołg też posiada magazynek. Magazynek pozwala, bo zapomniałem wytłumaczyć, magazynek pozwala wystrzeliwać tak około 5 na przykład pocisków za jednym strzałem. Nie. 5 pocisków w przeciągu 5 sekund. Po zwykle to się ładuje jeden pocisk i trzeba ładować na przykład 5 sekund. A na te poziomy to 2,5 sekundy. A ja w czasie 1,5 sekundy mogę 5 pocisków rzucić. I to i dużo. Bardzo dużo. I jakby i ciekawostka. To jest najmniejszy czołg w WOT-cie. WOT of Tanks. Mniejszego się nie znajdzie. Więc to jest mały, a zabijaka. Teraz sobie poczekam. Niestety, ten czołg nie posiada wieży. Więc mam ograniczone pole odlacania lufą. To i czołg bez wieży po prostu. Nie no, bez wieżyczkowy? Chyba tak się to nazywa. Czerwoni to są vlogowie, jak mogli się widzieć. I są 2 sposoby wygrania. To nie... Nie, 2 sposoby. Albo zdobycie czerwonej bazy u nich, którą się zajmuje sposobem stania na ich polu i dopóki czas nie minie, to musimy kapować. A jak czas minie, to znaczy, że wygraliśmy. Poczeć kapowanie. A drugi sposób to zabicie ich wszystkich. Dziwne. Przeciwników nie ma. A mój TKS jest taki głodny. Nikogo nie zabił. No. TKS też nie posiada pancerza. O. Już jadę. Pamiętam, chciałem mu pomóc, ale jestem zbyt wolny. Tylko 42 km na godzinę. To nie. I tak sobie to zginę. Więc ładuję znowu magazynek. Poczekam na nich. Co jest? Naprawdę? Nie no. Excuse me, co niby? Ej, widzieliście to? Nie no, no po prostu snajper. Okej. Okay. Te niskie kiedy od 1 do 5. Nie, do 4 są turbo ciężkie. Pod punktem wytrzymałości i penetracji. A teraz zaczniemy. Teraz pan ostatni czołg. 60 TP. No. On akurat nie wali za jakieś malne 10. Lub 200. A nawet na tym poziomie to się wali zwykle po 400. Na przykład
Czekaj, typ? Nie, typ wali tyle samo co ja. O! Ten czołg, który poświetlony, wali za 400. On też. On za 500. A my to po ile? No właśnie, 750. Ale penetracji mamy trochę mało. I stosuję jedną zasadę. Weź Golda. Weź tego pocisku. Zobaczcie, ile daje penetracji. Pamiętajcie, tylko lamusy używają. Coś mi się wydaje, że trochę jestem za cicho. Ale wydaje mi się. No, a teraz 60 TP. Wolny, ale wytrzymały. Posiada pancerz. Bo jest taka zasada, że od pierwszego do czwartego poziomu nie istnieje taki coś jak pancerz. Ale dopiero od piątego do następnych pojawia się już taki coś. Jeśli mamy wysoki pancerz, to możemy odbić pociski wroga. Jak odbijemy, to nie dostaniemy, bo tutaj nie da się natrafić czołgu podczas bitwy. No. I powiecie, życzycie więcej wota? Czy jednak mam wracać do Minecrafta? To chyba sobie jaja robicie. Widzicie, za ile życia mu palnąłem? Za ile HP? A teraz próbuję na YOLO. Okej. Trochę oszalałem, ale co tam. A teraz, jak oni są ułożeni? Może się zerwać w każdej chwili. Prawie za połowę życia mu walnąłem. Idealnie. A teraz pora walnąć kogoś innego. O nie? Jest tam shop. Tylko nie to. Najgorzej. No, już zabiłem jedną osobę. Tam. Tu będę wyjechać. A jeszcze wyjadę z tej strony. Bo Landim nie ma nikogo. Okej. Jedziemy stąd. Nie ma tutaj na co czekać. Bo snajper na mnie tutaj czeka jedynie. A chodzi o tą klasę. Posiada dużo penetracji. Bardzo dużo. Ale zwykle to pancerz mają słaby. Na co czekamy? Okej. Jadę tam. I po co ja tutaj czekałem? No, jeszcze on chciał mnie pobić. Od razu. Już. A tych nie. O! Już drugi raz. Ciekawe, ile odlażeń zrobiłem.
Ile damage, co? Dwa na reakcję. Ha! Mam pancerz, ha! Gnojo. Nie no, najlepsza zasada, nie stosowanie golda. Zresztą mam takiego szczęścia. Takie szczęście posiadam. No, ale penetracji to nie ma. Ale jakim cudem to nie przyjęło się? Jakim cudem nie trafiłem? Co tutaj powiedzieć? Otóż nie wiem. Że będę czerał jedynie do tych piar. Najbardziej pancerzony czołg? O, toż tutaj jest. Cofamy się. No nie, jestem na hita. No nie. No to cofa na stecznym. No nie, i kapują mnie. Zrobią to, co mówiłem wcześniej na sposoby zdobycia barzy. Poczysz kapowanie. A wyjechać tam nie mogę, bo snajper na mnie czeka. I gil 15. Ale co tutaj zrobi? Okej. No nie. Trzeci zalega. To klaso szybciej strzelił do mnie. Dziwne. A myślałem, że to ja będę pierwszy. Ale okej. No. Teraz ile bitew wygraliśmy, a ile przegraliśmy? O, paczki, idealnie. Zarobek słaby. A to wszystko, że przegraliśmy. No. I na koniec. Otwieranie paczek, bo jest event w WoCie. Na święta. Ja mam teraz 7 poziom. Z 10. I dzięki temu eventowi to mogę sobie przerzucić. Pójść natychmiastowo na nowsze czołgi. Na przykład IKV 65. Od razu mogę sobie UDESa. Tylko muszę kupić co? Muszę zdobyć expa na to. A po co jest wolne doświadczenie, które pozwala kupić wszystko. Żeby nie kupić tego czołgu. Jak zdobędę ten, to będzie idealnie. Od razu od 8. No. Widzicie nazwę konta Antywi. Otlaszę o jakieś duże pudełka. Aha. Trochę nie będzie się przydała jakaś nowa tlem. Nowy czołg teniu. Bo mam trochę za mało. Trochę. I wcale to nie jest IS-3A ze słorocznego eventu świątecznego. Wcale to nie jest T34B zdobyty za darmo. I wcale to nie jest ST2 też zdobyty za darmo. No nie. Ja mam za mało czołgu tleniu. I to są paczki. Bo czy z dwoma lufami jechać. A teraz opening. Słabe. Słabe. O, trochę fajne. O, defender dostrzały. To co? Nie.
To jest o wiele lepsze. To rysunek czołgu. No rzeczywiście. Zaczyciałem dostać papier na czołgu. Tak samo jak dostać papier pod cukierku, zamiast cukierka. Perfekt. O. To akurat fajne. Może na odcinku się uda. Wywieszamy ten czołg. No tam, zrobiłem tutaj to samo. O, mam konie i... Kogo tam? Chyba jakąś Japonkę. Tak zgaduję. No to co, niszczymy? I tutaj możemy zdobyć nowe ozdoby. Jakby co. Tutaj się wymienia poziom, tutaj jaki typ kolekcji, a tutaj typ dekoracji. Tam, żeby było coś nowego. No nie. Chyba zgaduję, że to mam. Nie, nie tutaj, tylko... Dokładnie, mam to. No nie. No to... Wydajemy. Niestety, kiedy rozbijamy na przykład piąty poziom, to nie dostajemy 360. No niestety. Starożytna waża. Ta waża stworzona przez ręcznego gańczarza na wyspie Kefalonia ma do opowiedzenia fascynujące historie. Historyjki, powiadasz. A. No, jakiejś żadnej historii nie widzę. Myślałem, że tutaj jest jakiś czołg. A jeśli rozbije? To będę 360? Nie. No cóż. No to zostawcie. Suba, łapkę w górę i żegnam was z moim 60 TP. A następnym odcinku będzie chyba Temki. Ale tym razem to ELO.